Witam, dzisiaj chciałbym pokazać Wam funkcję, jak wyłączyć dźwięki powiadomień i wibracje na naszym telefonie. Pierwsze co musimy zrobić, to wejść w ustawienia. Już jesteśmy. I poszukać dźwięki i wibracje w telefonie. Klikamy te funkcje. Mamy z pierwszej karty i z drugiej. Klikamy te funkcje. Wyłącz. Już mamy wyłączone. Tak samo zrobimy. No, tu mamy dźwięki. Już mamy wyłączone. A żeby włączyć te wibracje, to wchodzimy jeszcze raz w dźwięki kart i mamy włączone. Mamy włączone. Suwaczek klikamy po prostu na z szarego na niebieski. Musimy wyłączyć. A kolejną. Przepraszam. Kolejną. A jeszcze raz wejdę w dźwięki powiadomień. Tak samo. Możemy zrobić w drugiej karcie. Dźwięki powiadomień na drugiej karcie też możemy wyłączyć, bo mamy wyłączone. Wyłączone mamy tak samo. Dźwięki na drugiej karcie mamy wyłączone i tak w takim sposobem, jak klikniemy szary przycisk, jak klikniemy niebieski przycisk, zrobi się na szary, to mamy wyłączone. A ja dziękuję serdecznie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Cześć.